wzywa ich. W drogę rusza każdy z nich. Gdy coś złego zdarzy się, wołaj ich, a znajdą cię. Strażak sam pędzi tam, wraz z drużyną swą. Strażak sam pomoże nam, wraz z drużyną swą. Opanują to w mig, bo dzielni są tak jak nikt. Strażak sam. W całym Pontypandy szaleją po wodzie. Woda nie dotarła jeszcze do centrum miasta, ale służby ratownicze przygotowują się na najgorsze. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy Pontypandy są bezpieczni. Powódź. Dobrze, kadeci. Wracamy do obozu, a ja zabieram się za przygotowanie mojej grillowanej. Ojeju. Nasz obóz jest cały pod wodą! O nie! W namiocie był mój dziennik przyrodniczy! Tak jak moje kanapki! Przecież zrobisz sobie nowe kanapki! W tym dzienniku były wszystkie moje notatki i szkice z każdej wycieczki kadetów, na jakiej byłam! Ale to były najpyszniejsze kanapki zrobione przez moją mamę. To nie to samo, Norman. Dobrze o tym wiesz. Ach, tak kochałam swój dziennik. Wszystko się znajdzie, jak tylko woda opadnie. Ale póki co powinniśmy się gdzieś schronić. Chodźcie, kadeci. O, to moje kanapki. O, a to co? Mandy! Mandy! O co chodzi, Norman? Hej, to twój dziennik! O nie! Cóż, przepadł na dobre. Powinniśmy iść za nimi. Ale Mandy, kochasz ten dziennik? O, raz, dwa go wyłowimy i będzie po wszystkim. Powiedz sam, czemu poduszkowiec? Jak sądzisz, kiedy nasze Pontypandy znajdzie się całkowicie pod wodą? Nie wydaje mi się, żeby taki scenariusz miał się ziścić. Jedziemy na szybki patrol rozeznać się w sytuacji. Aha. Cóż, a co mamy tutaj? Pojawienie się Hydrusa zwiastuje coś ekscytującego. No nie bardzo. Zamierzam tylko zawieźć Jody na zalane tereny. Jeżeli ustalimy przyczynę tej powodzi, to może unikniemy ich w przyszłości. Super! Pojedziemy z wami. Ale, spokojnie, kapitan Steele powiedział, że możemy. Oczywiście, że tak. Cóż, w takim razie włóżcie to. Sama nie wiem, czy dobrze robimy, Normanie. Może powinniśmy zawrócić. Oj, ale już prawie do niego dopłynęliśmy. Jeszcze tylko chwila i go dosięgnę. No dobrze. Ha! Udało się! To niesamowite! Dzięki, Norman. Ha! No dobra, czas wracać. Co się dzieje? Wiosłujemy do przodu, ale płyniemy do tyłu. Woda wydaje się teraz znacznie głębsza niż wcześniej. Chyba znosi nas jakiś silny prąd. Nie wydostaniemy się! Pomocy! Chcę mieć wszystko nagrane. Rzeka wystąpiła z brzegów. To na pewno przez duże opady w górach. Pontypandy w ciągłym zagrożeniu powodzią. Co zamierzacie zrobić? Zapory przeciwpowodziowe są skuteczne. To by była świetna historia. Tylko zapory chronią Pontypandy przed katastrofą. Może istnieje lepsze rozwiązanie. Bardziej naturalny sposób na uniknięcie przyszłych powodzi. To brzmi nawet lepiej. Jaki sposób? Zobaczysz w swoim czasie. Dobrze, jesteśmy. Chwila. Gdzie są Norman i Mandy? O, myślałam, że idą tuż za nami. O, Red! Słuchajcie, kadeci, musimy zawrócić i ich znaleźć.
ściąga ich w dół rzeki. Lepiej zadzwońmy po pomoc. Norman i Mandy użyli stołu jako tratwy i są niesieni przez wezbraną wodę. Norman i Mandy użyli stołu jako tratwy i są niesieni przez wezbraną wodę. Sierżant Ravani, już jedziemy i za kilka minut będziemy nad rzeką. Przyjęłam. Będę ich wypatrywać z powietrza i dam znać, jak coś zobaczę. Polecę tuż nad nimi, Eli. Kierujcie się w moją stronę. Przyjęłam, sierżant Ravani. Widzę ich! Sam przez poduszkowiec stół za bardzo się kołyszę. Mandy i Norman mogą wpaść do wody. Zrozumiałem, Eli. Mam plan. Hej, dzieciaki! Łapcie linę! Mam ją! Obwiążcie ją wokół jednej z nóg stołu. Kontroluj poduszkowiec. Spokojnie, dzieci. Już was mam. A ja mam dziennik przyrodniczy Mandy. Dziękuję, Normanie. Bardzo przepraszam. Po prostu strasznie chciałem pomóc Mandy odzyskać ten dziennik. Wiemy, Normanie. To bardzo miłe, ale w przyszłości starajcie się tak nie ryzykować. Wspaniale, że odzyskałam mój dziennik. Wprawdzie jest przemoczony i papier się pomarszczył, ale i tak da się go przeczytać. Ale jak poradzimy sobie z powodzią? To już 2 miesiące, odkąd Ponty Pandy nawiedziła wielka powódź. Dzisiaj Jody Phillips ma dla nas wszystkich niespodziankę. Wpadłam na pomysł, jak ochronić miasto. Zbudowałaś tamę? Czy to powstrzyma powódź? Tak, Normanie, powinno. Ale to nie jest moje dzieło. Poprosiłam o pomoc moich małych przyjaciół. O, przecież to bóbr. O, tam jest kolejny. To one ją zbudowały? Tak. Taka tama może spowolnić bieg rzeki spływającej z gór. Dlatego przy następnej ulewie nie dojdzie do powodzi. Wow. A ja już mam pierwsze zwierzę do opisania w moim nowiuteńkim dzienniku. Byliśmy dzisiaj świadkami czegoś wyjątkowego. Jestem przekonana, że to wydarzenie pozostanie w naszej pamięci jeszcze bardzo długo. Opracowanie i udźwięk.